Cześć, ja nazywam się Arkadiusz Bochenek. Ja jestem Jan Ogulek. I dzisiaj opowiemy wam o indyjskim hip-hopie. Tak, indyjski hip-hop jest bardzo ciekawym zjawiskiem, ponieważ różni się mocno od takiego typowego amerykańskiego hip-hopu. Szczególnie musimy dzisiaj omówić kilku artystów, no bo nie jesteśmy wam w stanie opowiedzieć o całym indyjskim hip-hopie w przeciągu kilkudziesięciu minut. Więc myślę, że zaczniemy od początku, na początku pierwszych indyjskich rapów, jeżeli możemy tak to w ogóle określić. I po kolei przedstawimy najbardziej popularnych artystów od lat 90. po dzisiejszy dzień. Tak, i mówisz, że indyjski hip-hop różni się od zachodniego hip-hopu i na pewno teraz tak jest, ale myślę, że warto zaznaczyć, że to też wyjdzie w naszej rozmowie, że ci pierwsi artyści jednak w ogromnym stopniu wzorowali się na zachodzie i próbowali podrobić ten styl. Wręcz go po prostu kopiowali. Tak, i dodajmy, że hip-hop opiera się na czterech filarach. Jest nim rap, DJing, taniec i graffiti. My jednak skupimy się dzisiaj głównie na muzyce, na rapie, ale być może te pozostałe filary też gdzieś wejdą w trakcie naszej rozmowy. Dokładnie. Chcieliśmy wam teraz przedstawić wykonawcę, od którego myślę, że można zacząć, czy jest to Baba Seagal. Przed nim byli wykonawcy, których można by w jakiś sposób podpiąć pod raperów, ale według nas jest to bardziej szybkie rymowanie do melodii. Tak, do rytmicznej muzyki. No i na pewno nie byli tak popularni jak Baba Seagal. To myślę, że można powiedzieć o nim, że był pierwszą gwiazdą indyjskiego rapu, tak naprawdę. Tak, tak, tak. A taką pierwszą piosenką było Thanda Thanda Pani. Tak, posłuchajmy jej teraz. मैं फाइव स्टार होटल पहली बार गया मैंने देखा पानी से भरा स्विमिंग पूल आया मैनेजर बोला बैठिए प्लीज सर 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 आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ कुछ फरमाइए बोलिए क्या आपको चाहिए ठंडा ठंडा पानी Tak więc Baba Seagal swoją karierę muzyczną rozpoczyna w latach 90. Początkowo mieszka w Delhi i tam wydaje dwa pierwsze albumy. Żaden z nich nie staje się popularny. I żeby tworzyć muzykę, wyjeżdża do Mumbai. Ale jeszcze wcześniej jedna ciekawostka, bo nie wiem, czy wiedziałeś, kiedy mieszkał w Delhi, żeby nagrać swój pierwszy album, musiał sprzedać swój skuter. O, ciekawe, ile zajął osób. I tak, więc potem wyjeżdża do Mumbai. Mieszka w ogóle tam w slumsach i mimo wszystko jest w stanie tworzyć muzykę i właśnie w Mumbai, zaraz po swojej przeprowadzce, wydaje album o tytule Thanda Thanda Pani, co oznacza zimną wodę. Tak samo zresztą nazywa się jego piosenka, która osiągnęła największą popularność i nieskądinąd jest pierwszym rapowym utworem w Indiach. Tak, tak. Sama piosenka została już na starcie, powiedzmy, że jest to lekka kopia z zachodu, bo piosenka została napisana na tym samym bicie i brzmi bardzo podobnie do Ice Ice Baby, Vanilla Ice'a. Tak, dokładnie. Jakoś, jeżeli chodzi o tekst tej piosenki, no nie jest jakoś bardzo skomplikowany, bo mówi on o tym, jak siedzi sobie w hotelu i że pije właśnie zimną wodę. To nie jest za bardzo skomplikowane. Tak, właśnie w ogóle, jeśli chodzi o jego muzykę, zatrzymajmy się tutaj chwilę. Na pewno w jego muzyce nie ma żadnego przekazu większego tak naprawdę. Jego teksty są często humorystyczne. Myślę, że bardziej skupia się na brzmieniu, żeby ta jego muzyka była melodyczna, żeby była chwytliwa. No tak, to mu tak. Trzeba przyznać, że jego piosenki wkręcają się w głowę. Były tak wkręcające, że sprzedał 5 milionów egzemplarzy wspomnianego albumu. Co na tamte czasy, bo to był 92 rok, no to była potężna liczba, po prostu potężna liczba. Tak, dokładnie. Zresztą on opowiada w wywiadach, że nie był przygotowany na taki wybuch popularności. Jak wspominaliśmy, mieszkał w slumsach, a nagle zaczęli go zaczepiać ludzie na ulicach. W ogóle ciekawa historia. Kiedy ten utwór osiągnął taką popularność, Baba Seagal jeszcze nie miał własnego telefonu, ale w pobliżu już slumsów, gdzie mieszkał, znajdował się sklepik z betelem. Poprosił o możliwość korzystania z telefonu, który znajdował się w tym sklepie
I kiedy jacyś producenci chcieli się z nim skontaktować, to podawał właśnie numer tego sklepu. I jeżeli dzwonił jakiś telefon do baby Segala, to właściciel sklepu wysyłał okolicznych dzieciaków, żeby go przyprowadzali i w ten sposób organizował swoje pierwsze kontakty z wytwórniami, jakieś pierwsze umowy podpisywał. No i co, jego kariera bardzo szybko się rozkręciła od tego czasu. Tak, tak. Ogólnie potem nie był już tak strasznie popularny, jak był wtedy. Tak, zdecydowanie potem stracił na tej popularności, ale jednak nie zapominajmy o tym, że wydał 22 studyjnych albumów. To jest bardzo duża ilość. Mhm. I tak naprawdę jego kariera trwała nieprzerwanie od 92, kiedy właśnie rozpoczął się ten boom na Babę Segala, do lat 2000. I jego muzyka często jest określana jako cringe pop albo też indie pop. I ciężko się nie zgodzić z tym określeniem. No, wiele swoich teledysków nagrywał na green screenie. Robił to jednak w dość amatorskich warunkach, w amatorski sposób tworzył tą muzykę. Tak, ale warto wspomnieć, że był pierwszym artystą, który wystąpił w swoim teledysku. Poprzedni artyści, jeżeli chodzi o podobny gatunek muzyczny, wybierali raczej aktorów lub jakichś statystów do różnych ról. Tak, dokładnie. To jest kolejna przełomowa rzecz w jego twórczości. Tak, co robią dzisiaj raperzy. No, występują jako oni sami i machają rękami przed kamerą. Dokładnie tak samo zrobił Baba Segal. I być może też dlatego ciągle jest popularny i ciągle tworzy muzykę. W 2000 latach wyjechał do Stanów, przez kilka lat nie tworzył muzyki, ale powrócił w 2006 roku, wtedy właśnie wydał ten 22 ostatni oficjalny album, a potem rozpoczął karierę na YouTubie i jest tam do dzisiaj. Tak, tak. Teraz już nie tworzy muzyki takiej, jaką robił wcześniej. Teraz tworzy coś, no nie wiem, jakby to określić. Jego pierwsza piosenka na YouTubie nazywała się Going to the Gym. I też była ona raczej humorystyczna, ale Baba Segal stwierdził, że ze swoją współczesną muzyką będzie teraz celował w młodzież i stara się w tej muzyce propagować zdrowy styl życia, życie wolne od nałogów. I cały czas działa na tym YouTubie do dnia dzisiejszego, ma 100 tysięcy subskrybentów, nie jest to oszałamiająca liczba, ale naprawdę bardzo długo działa w nieprzerwany sposób, jest to coś godnego szacunku. Co więcej, nie zrobił kariery tylko w muzyce, ale był także popularnym aktorem. Dokładnie, wystąpił w wielu filmach. Grał w filmach, które tworzone były w różnych językach, nie tylko w hindi. Tak, tak. Ogólnie sam nagrywał w wielu językach. Podejrzewam, przynajmniej... Tak, ponieważ tworzył też piosenki dla różnych filmów i nie był to tylko Bollywood i piosenki w języku hindi. Po tamilsku, bengali i tak. Malayalam chyba, z tego co pamiętam. Także zasłynął też jako poliglota i tak jak mówimy, działa do dzisiaj, wciąż można śledzić jego karierę, być może jeszcze nas kiedyś zaskoczy. Kto wie. Kolejnym omawianym przez nas raperem będzie Krishna. Posłuchajmy jego piosenki Kesa Mera Desh. ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ ये कैसा मेरा देश जहां मर रहे हैं लोग ये कैसा मेरा देश क्या है इसका हाल ये कैसा मेरा देश पूछ के देखो ये सवाल ये कैसा मेरा देश जिस पे गरीबी का बोझ ये कैसा मेरा देश जहां मर रहे हैं लोग ये कैसा मेरा देश क्या है इसका हाल ये कैसा मेरा देश पूछ के देखो ये सवाल. Krishna rozpoczyna swoją karierę tak naprawdę w 2006 roku, kiedy wrzuca swoje pierwsze kawałki do internetu. I jest to bardzo duża przerwa od Baba Segala, który zadebiutował tak naprawdę w latach 90. W 92. Dlaczego taka przerwa duża w naszej prezentacji? Przez te kilkanaście lat od tego czasu, jeżeli chodzi o ten typ muzyki, występował pewien fenomen zwany kopiowaniem. Piosenki indyjskiego rapu opierały się na kopiowaniu Ameryki. I no nie wiem, czy można to nazwać takim indyjskim rapem? Zdecydowanie nie był to indyjski rap, ponieważ tak naprawdę było to przenoszenie muzyki z Ameryki jeden do jednego. I takimi najsłynniejszymi artystami z tamtego czasu jest Yo-Yo Honey Singh, czy chociażby ekipa Mumbai Finest.
Tak jak wspomnieliśmy, kopiowali oni tą muzykę z zachodu. Co prawda Yo Yo Honey Singh zdobył dużą popularność i tworzył muzykę dla Bollywoodu, ale też tak naprawdę ciężko nazwać to rapem w takim rozumieniu współczesnym, ponieważ wciąż dużo czerpał z muzyki popowej. W każdym razie te elementy rapu były w jego muzyce obecne i to był rzeczywiście jeden z tych artystów, który w tej przerwie między Baba Segalem a Krishną zdobył popularność. Tak. Warto wspomnieć, że byli to artyści, którzy mocno zachłysnęli się tą kulturą amerykańską, co było widać na ich teledyskach, bo było tam dużo broni, takie typowe jak na tamte czasy szerokie ciuchy, na których byli amerykańscy raperzy. Wiele broni i bardzo agresywne teksty. Tak, dokładnie. Kije baseballowe w ręku i urodzeni z mikrofonem w dłoni w pentagramie. Dokładnie. Ale tak, przenieśmy się do Krishny. Pochodzi z Kaszmiru. Tam się wychował, ale w okresie, kiedy miał iść do szkoły podstawowej, przeniósł się razem z rodziną do Anglii i tam się uczył. I właśnie tam też zachłysnął się rapem. Okazało się, że wszystkie dzieciaki w jego szkole interesują się rapem. I on, żeby zmieszać się z otoczeniem, też zaczął rapować. Miał wtedy 14 lat. Tam w szkole toczy pierwsze bitwy freestyle'owe ze swoimi kolegami. A później wraca do Indii i w 2006 roku wrzuca pierwsze swoje piosenki na MySpace'a. Piosenki te nie cieszą się jakąś wielką popularnością, nie śledzi go dużo ludzi. Potem w 2010 roku tworzy piosenkę, którą słuchaliśmy, Kesa Mera Desh. I tutaj fenomen w indyjskim rapie, ponieważ po raz pierwszy raper, który tworzy muzykę i skupia się na poważnych tematach społecznych, ponieważ piosenka dotyczy tematu korupcji. Dokładnie. Utwór ten okazał się wielkim hitem. Właśnie wtedy Krishna zdobył popularność w całych Indiach. I wtedy też próbuje stworzyć swój pierwszy legalny album i zatrudnia się w wytwórni Universal Music. Tam chce stworzyć swój pierwszy album, ale wytwórnia go odrzuca i nie chce wydać jego albumu. Tłumaczy to tym, że ma zbyt światowe brzmienie, co Krishna podkreślał w pewnym wywiadzie, że prawdopodobnie było tylko wymówką i chodziło tylko o to, że po prostu nie miał jeszcze odpowiednich kontaktów, żeby móc tworzyć własną muzykę. Można powiedzieć, że Krishna na pewno bardzo to na niego wpłynęło, ponieważ przez kolejne 3 lata zrezygnował z tworzenia muzyki, nie wydał w tym czasie żadnego utworu. I wtedy jego kolega namawia go do założenia ich własnej wytwórni. I tworzy dopiero w 2013 roku, po 3 latach przerwy, swój pierwszy album, który się nazywa Sellout. I tutaj też zatrzymujmy się na chwilę przy jego pseudonimie, ponieważ do tej pory cały czas używamy tego pseudonimu Krishna. Mhm. Ale warto zaznaczyć, że początkowo jego pseudonimem był Young Prospect. Tak, no ale indyjskie społeczeństwo nie było gotowe na angielską ksywkę. Ludzie uważali, że jest to zbyt amerykańskie lub za bardzo zagraniczne i stwierdził, że musi wybrać sobie ksywkę, która będzie się podobała jego publiczności i wybrał po prostu imię indyjskiego, hinduistycznego boga Krishny. Zgadza się i wynikało to też z tego jeszcze, że do tego momentu tworzył muzykę jedynie w Hindi, a ten jego pierwszy solowy album był w całości nagrany po angielsku i cechował się on takim raczej mainstreamowym brzmieniem. Widać tam było, że ta muzyka była nakierowana na jak największą sprzedaż i Krishna zdawał sobie z tego sprawę, że to właśnie taki album może się najlepiej sprzedać. Sam o tym mówił, dlaczego podjął taką decyzję przy tworzeniu tego albumu. Ale był to tylko taki jednorazowy album, ponieważ od tamtego momentu jego twórczość opiera się jednak głównie na języku hindi. Oczywiście są tam jakieś anglojęzyczne wstawki, to jest w ogóle motyw, tak naprawdę, który przez całą historię indyjskiego rapu się przewija, że mimo, że ci raperzy tworzą muzykę w jakimś lokalnym języku, to i tak te angielskie wstawki muszą tam być. Dokładnie. Tak, i w twojej wytwórni tworzy też piosenkę Vyanjan. Jest to piosenka, która opiera się na alfabecie języka hindi.
I wygląda ta piosenka w ten sposób, że lektor podaje Krishnie kolejne litery indyjskiego alfabetu, a on rapuje zwrotki, gdzie stara się w nich wcisnąć jak najwięcej wyrazów na daną literę alfabetu. I utwór się okazuje się być kolejnym hitem, równie wielkim jak wcześniej wspominane Kesamera Desh. I wtedy też nawiązuje współpracę z raperem Raftar. Posłuchajmy teraz tego utworu. तो फिर क्यों ने शुरू करे तो काले कर्तूत करते कमीने कमाने को काले रंग के कारण बंगाल किया कितने किसानों को कहो कसूर किसका कत्लेआम के काबिल कौन कृष्णा का कलम कातिल कितने कागजों को काटे कौन खेल खेले कल नायक खिलाड़ी खास खोजे खाद में खजाना खतरनाक ख्यालात खोखली खातेदारी घूम खराबा खूब खतरे खूबसूरत खामोशी या खलबली की खबरें गलतियां गंभीर गमगीन गाना गाएंगे गली गली गरीबी गद्दार गति गवाएंगे गुस्सा गाली गलोच गुनेगारों को गिराएंगे गांव में गतिरोध गन की गोलियां Od tego czasu Krishna zyskał masową popularność. Myślę, że dzisiaj jest jednym z czołowych indyjskich raperów. Na pewno jest w pierwszej piątce. Dokładnie. Ostatnią płytę wydał rok temu i cały czas tworzy swoją muzykę. Jest to kolejny raper, którego możemy cały czas śledzić i sprawdzać tak naprawdę, jaką muzykę tworzy i jak bardzo się jeszcze rozwinie. Kolejnym raperem, któremu warto poświęcić chwilę, jest Nizi lub Naezi. Nie ma reguły, jak się wymawia jego ksywkę. Jest to raper, który pochodzi z biednej muzułmańskiej rodziny z Mumbai. Miał ciężkie początki i ogólnie, gdy był dzieciakiem, dużo rozrabiał, często pakował się w kłopoty, jak sam mówi, okradał sklepy z kolegami. Tak, w jednym wywiadzie chyba opowiadał, że żeby móc grać w krykieta z kolegami, to okradali sklepy z piłkami tenisowymi podajże i stosowali taką metodę, że prosili sprzedawcę, żeby podał im coś za rady, a kiedy ten się schylał, to oni uciekali ze sklepu. Tak. I doszło do takiego momentu, że po prostu złapała go policja i miał naprawdę duże kłopoty. Do tego stopnia, że jego rodzice otrzymali telefon już z komisariatu policji. I to był przełomowy, to był bardzo przełomowy moment w jego życiu, gdyż to go uświadomiło, że chyba jednak zmierza złą ścieżką życia. Wtedy postanowił, jak sam mówi, nie wie czemu, ale postanowił zainteresować się muzyką. Zaczął pisać teksty w swoim pokoju, zamykał się tam tak, na całe dnie, i nie było go w ogóle widać. Jego rodzice właściwie nie wiedzieli, co się dzieje, dlaczego to tak się dzieje. No i po jakimś czasie ukazał się pierwszy utwór Naeziego, który, co ciekawe, był nagrany przy użyciu iPada. I to nie tylko sam teledysk był nagrany, ale również sam montaż, czyli nagranie piosenki i jej skrócenie i cała obróbka techniczna. Wszystko było zrobione przy pomocy iPada. Tak, posłuchajmy teraz tego utworu. हुआ पहला बड़ा हटेली इलाके में यहाँ सबको करनी थी पटेली हर नाके पे सबसे हटकर सबसे कट्टर मुंह खोला तो सर पर पत्थर सबसे खतरनाक बम्बे 70 लोग यहाँ के अलग अलग शौक पाले कोई लाले क्रिकेट में खूब शॉट मारे कोई साले फोकट में ही नोट कमा ले कोई काले धंधे वाले कोई पाले धंधे काले कोई जीना दान पे जिए कोई सीना तान के जिए कोई पहचान से जिए कोई जीना शान से जिए कोई सच को जान के भी झूठी बातें मान के जिए लेकिन ऐसे बंदे चुनिंदा है जो जिंदा है अपने आत्मसम्मान के लिए Piosenka AFAT przyniosła Niziemu jego pierwszą popularność. Tak, ale taką prawdziwą, wielką popularność zyskał dopiero w 2015 roku, kiedy nagrał kawałek Mere Galime wraz z Divine'em, o którym jeszcze wspomnimy. Po nagraniu tego kawałka, jakiś rok później, został nagrany film krótkometrażowy Bombay Saptar, w którym zostało przedstawione pokrótce życie samego artysty Naeziego. Tak, warto dodać, że film ten został wielokrotnie nagrodzony. Tak. Naezi jest raperem, który porusza temat problemów społecznych.
I w sumie to jest bardzo unikalne w jego twórczości, że nie nawija o wymyślonych rzeczach. Tak, zdecydowanie. Już co prawda było to przy Krishnie, ale jednak wciąż duża część tego rapu indyjskiego jest nastawiona na brzmienia, a nie na przekaz. I tutaj zarówno Krishna, jak i Nizi bardzo się wyróżnia pod tym względem. Dokładnie. Sam raper nie lubi swojej popularności. W 2018 roku zrobił sobie przerwę od nawiewania, półtoraroczną, ponieważ nie potrafił sobie poradzić z ciężarem popularności. Wrócił w 2019 roku z albumem Alpha 2 Pass, który nawiązywał do jego pierwszego albumu. Jak pamiętacie, pierwsza piosenka Aflat była nagrana iPadem. No i sam Nazi stwierdził, że żeby było ciekawie, to piosenki, teledyski na tą nową płytę nagrywał iPhone'em X Max. Nazi nie udziela się za bardzo w mediach społecznościowych. Nie obnosi się z tym, że jest popularny czy bogaty i raczej wiedzie takie spokojne życie. Często odwiedza swoich znajomych w slumsach i jak sam mówi, kiedy wyjeżdża z Mumbai, no nie czuje się sobą. Teraz przejdziemy do mumbajskiego rapera Divine. Posłuchajmy jego piosenki Farak. देसी वो देसी देसी सब पर कितने देसी है जो गानों में अपने बोलते सच ये सच का नंगा नाच है मिठास का पर्दाफाश है कल किसने देखा जीले तेरी अंतिम तो राज है उम्र चार जेब में झोल के रुपए बड़े पांच है तिरले वो टॉफी मेरी मिशन उसे बनाना आठ है दोनों को बड़ी लाते फर्क सिर्फ इतना मुझे नीचे तुझे ऊपर बस वही थोड़ी सी अलग बात है जो तेरे सबसे खास है वही जहरीले सांप है अधूरे निकले प्यार जब तेरी माँ है तेरे पास में आता सवेरा जब झेलेगा तू ये काली रातें अफवाह नाइन गली गैंग छोटे Divine, a raczej Vivian Fernandez, nie od zawsze interesował się muzyką. Zaczął się nią interesować dopiero w 2011 roku, kiedy to będąc w szkole zobaczył, że jego najlepszy kolega ma koszulkę z napisem hip-hop i nie znał wcześniej tego terminu. I zapytał się swojego kolegi, ej, czym jest ten hip-hop? Jego kolega postanowił dać mu swoją płytę CD, na której były nagrane kawałki popularnych raperów amerykańskich, m.in. Eminema, 50 Centa i Tupaca. No i zaraz po przesłuchaniu, po podgarnięciu tej płyty od niego, sam Divine, no, jak mówi, poświęcał dnie i noce na analizowanie tego, o czym nawijają ci raperzy, bo znał angielski, ale jak dla niego było to strasznie, strasznie szybkie nawijanie i no stwierdził, że to jest niesamowite tak nawijać i stwierdził, że musi podszkolić swój angielski, żeby być na ich poziomie. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o jego twórczość, no to na początku nagrywał proste gospele po angielsku. Skąd się wzięła ksywka Divine? Powiedzmy o pierwszym utworze, dzięki któremu zdobył popularność. Tak. Jest to Jak Myra Bombay. To jest kawałek, w którym opowiada o po prostu swojej dzielnicy, o swoich ludziach i o życiu w slumsach. Piosenka zyskała dużą popularność. Była nagrana w 2013 roku. W dwa lata od pierwszego kontaktu z hip-hopem samego Divine'a. के धूल में छुपता है मेरा राज हाँ नया दिन पर वही पुरानी रास्ता तू क्या है जानता तू झरना है मिठास का यहाँ कोई फूल नहीं ये कांटों का है रास्ता सड़कों पे रेलूंगा ईमान को ना बेचूंगा ब्याज शहर से ये गलियां मेरी महबूबा तो आजा नोच ले तू नहीं मेरे पहुंच में तू कर्मचारी तेरा मालिक मेरा दोस्त है Jego popularność była na tyle duża, że zainteresowali się nim wytwórcy filmowi. Po prostu utworzył muzykę, przede wszystkim wydaje mi się, że dla produkcji Netflixa. Tak, dla Sacred Games. I na pewno tworzył też piosenkę dla ostatnio zresztą nominowanego do Oscara, The White Tiger. Dokładnie. Następnie zaczął współpracować z wielkimi
światowymi już markami, takimi jak Red Bull, Bacardi, Budweiser czy Puma, co no, jest unikalnym zjawiskiem, jeżeli chodzi o indyjski hip-hop, bo jest to pierwszy przykład rapera, który on tak stał się taki światowy. Tak, i też osiągnął bardzo dużo komercyjny sukces. Wydaje już legalne płyty, bardzo dużo też swojej muzyki sprzedaje. Tak jak wspominałeś, współpracuje z markami znanymi na całym świecie. Każda jego piosenka, no, to są miliony wyświetleń na YouTubie. Co też warto powiedzieć, to że Sam Levine miał pewien cel w nagrywaniu muzyki. Tym celem było sprowadzenie jego matki z powrotem do Indii, gdyż ta wyjechała w 2013 roku za pracą, żeby utrzymywać całą rodzinę. I udało mu się ją sprowadzić w 2017 roku, kiedy już był na tyle popularny, że mógł zapewnić jej dobre, dostateczne życie w Mumbai. Yo, the thought, man, won't you come back and bless this verse one more time? Hey, yo, man, bring that beat back. बड़ी भगदड़ी आजकल जब से मैं करने लगा हूँ जो किसी ने भी किया नहीं पिया नहीं कुछ भी मैं फिर भी हूँ मेरे भाई मैंने जिंदगी को गंदगी में जिया नहीं छोड़ा मैंने कितनों को स्टार बना के भूल बैठे पैसे वो हजार कमा के साथ मेरा देने वालों को मेरा सलाम पहले नाम मेरा पूरी रफ्तार बढ़ा के तुम्हें होने लगी पल पल हलचल कहने बजे मेरे हर जगह आजकल जैसे दिखता है होता नहीं वैसा कुछ ऐसा ही है इंडस्ट्री का दल दल घर चल बेटा जाके खोल के फेसबुक मेरे बारे में तू कर बड़ 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 रहना तू बच कर मुझसे संभाल कर मुझसे मेरे गोली चले धड़ 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 अब ये करके दिखा. Raftar mieszka w Delhi, ale jego rodzice pochodzą z południa Indii, z Kerali. Raftar pochodzi z biednej rodziny, mieszkali wszyscy razem w jednopokojowym mieszkaniu. I kiedy wspomina swoje szkolne czasy, to mówi o tym, że inne dzieci często mu dokuczały z powodu jego pochodzenia. Ale jednocześnie to, że pochodził z południa, starał się przeobrazić w swój atut i często podkreśla w swojej muzyce swoje pochodzenie, jest z niego dumny. Zresztą jest taki element lokalnego patriotyzmu, który często występuje też w polskim hip-hopie. Dokładnie. Swoją karierę rozpoczął w 2008 roku, ale nie była to kariera solowa. Pracował w wytwórni wcześniej wspomnianego Yo-Yo Singha. I tam nagrał swój pierwszy hit, dzięki któremu stał się popularny. Piosenka nazywa się Swag Meredesi. I pracował w kilka lat w tej wytwórni Yo-Yo Singha, ale po kilku latach odszedł z niej z powodu problemów związanych z prawami autorskimi. I w 2016 roku rozpoczyna swoją karierę solową. Od tamtego czasu często współpracuje z Krishną, o którym też wcześniej mówiliśmy. I co, tworzy taką muzykę dużo bardziej skupioną na brzmieniu, na rytmiczności, na melodyczności i nie porusza raczej takich poważnych tematów. Tak, a na pewno tak było do, powiedzmy, ostatniego czasu, bo od jakichś, powiedzmy, półtora roku, dwóch lat sam Raftar stwierdził, że no jest na tyle popularny, że no ma daje duży przekaz społeczny i stwierdził, że warto przez to poruszać bardziej poważne tematy. Przykładem takiego poważniejszego tematu społecznego jest piosenka Mask On, która została nagrana podczas pandemii koronawirusa i zachęca ona społeczeństwo do noszenia masek. Tak, dokładnie. I nagrał też piosenki na takie tematy jak globalne ocieplenie, czy humanitaryzm i pokój na świecie. This one's for my mama dog. This one's for my pilot. Yeah. मेरे लोग सोते सड़कों पे, मेरे लोग कम कपड़ों में सोशल झगड़ों में बड़े लोग मेरे लफड़ों में असली खबर को कवर ना करें कभी मसलों में दिन ढलता टीवी चलता घर सारे बिल केबल का रैली करके भर बातें दारू बढ़ती काजू कतली चटवा के हर जगह पे ऊंचे नीचे बटवारे ये पर्सनल अटैक लगे उन्हें जो है मोहरों के मोहर बुद्धि में गोबर सभी डीप फेक फैक्ट लगे उन्हें क्योंकि वही करे नौकर जो करे जो. Teraz przejdziemy do tym razem artystki. Jest nią Radha Kumari. Posłuchajmy jej piosenki NRA.
I ain't brown enough to comment. Guess I gotta get a tan so I can rep a country. Give my daddy options. I don't rep y'all for the concept. Don't live here for the content. Tryna pillage off your struggle. Took me out of context. Indie on your third eye, but the third eye closed. Got you on my back while you slit my throat. When I land here, they tell me go home. Now you ain't gotta love me, but it's still my throne. Tryna rep my people, but they say I'm not their leader. Radia Kumari jest właściwie jedyną omawianą przez nas kobietą w tym zestawieniu. Ale jest też zdecydowanie najpopularniejszą artystką indyjską, jeśli chodzi o rap. Ale tutaj jest też pewne zastrzeżenie, jeśli chodzi o ten przymiotnik indyjską, ponieważ nie mieszka ona w Indiach. Zresztą urodziła się też w Stanach, w Kalifornii. Tak, i całe życie się tam wychowywała. Ogólnie no mało, jak sam mówię, mało przybywała w Indiach, ale w domu była wychowana zgodnie z indyjską kulturą. Do tego stopnia, że chodziła do szkoły, ale miała swojego guru w domu. Dokładnie. W ogóle ta jej historia rodzinna jest bardzo ciekawa. Rodzice uczyli ją od najmłodszych lat klasycznych tańców indyjskich. I Radia jeździła do Indii, gdzie występowała i tam za pomocą swojego tańca zbierała fundusze na różne cele charytatywne. I tak naprawdę w wieku już kilku lat bodajże zdołała uzbierać pieniądze na wybudowanie hali, która miała służyć do medytacji. I może nie kilku lat, z tego co pamiętam, to było w piątej klasie, u nas w piątej klasie podstawówki. A no to rzeczywiście była już troszkę starsza, ale w każdym bądź razie, kiedy wybudowano już tą halę i kiedy do niej weszła, to wtedy po raz pierwszy zrozumiała, że to co ona tworzy może się przysłużyć tak naprawdę innym ludziom. I od tego czasu cały czas kontynuuje tą swoją działalność charytatywną, nawet teraz jako raper. Radia Kumari, kiedy opowiada o swoim dzieciństwie, wspomina też o tym, że był to dla niej trudny okres z powodu tego, że jako dziecko pochodzące z Azji Południowej wyróżniała się na tle innych dzieci. Tak, zmagała się z rasizmem. No po prostu dzieci się często się wyśmiewały z jej koloru skóry. Tak, i wywarło to na nią tak duży wpływ, że do dzisiaj w swojej muzyce porusza tematy związane z tożsamością. Co ciekawe, Radia Kumari też mówi sama o sobie jako o kimś, kto chce być wzorem dla dziewczyn z Indii. No zdecydowanie maluje się jako taka silna i niezależna kobieta, co wydaje mi się, że nie współgra z obrazem, który jest narzucany przez tradycję w Indiach, jeśli chodzi o kobiety. Bardzo często odwołuje się do indyjskiej, właściwie hinduskiej mitologii. Często w swoich teledyskach przebiera się za różnych bogów hinduizmu. Tak, ale robi to w bardzo nowoczesny i kreatywny sposób. Zdecydowanie. Często w teledyskach występuje ubrana w sari, często nosi też bindi. Sama często określa swój indyjski styl jako Bollywood. Dokładnie. I oprócz tego, że słynie ze solowej działalności, to współpracuje także z zachodnimi artystami. I dobrym przykładem jest tutaj Fall Out Boy, dla których napisała tekst i stworzyła muzykę do utworu Centuries. Ek number, machayenge. दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ सब मुझे भाव दे रही फिर भी सबको हटा रहा हूँ तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ तुझे लीन बॉडी पसंद है मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ सुनने में आया है तू लंदन में रहती है अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ Jego przydomek wziął się z połączenia ksywek dwóch popularnych raperów, czyli Eminema i 50 Centa. No, ciekawe sobie wybrał ksywkę. Jeżeli chodzi o Eminema, no jest to dosyć ciekawy artysta. Na pewno jego osiągnięciem w tym momencie jest to, że ma najwięcej wyświetleń na YouTubie, jeżeli chodzi o pojedynczą piosenkę. Jest to ponad 450 milionów wyświetleń w tym momencie. Aczkolwiek ta piosenka Firsa Maciaenge nie jest do końca rapową piosenką, ale to już jest szczegół, to już jest szczegół. Jeżeli chodzi o dzieciństwo Eminema, jego historię, chciał zostać lekarzem,
Niestety w 12 klasie no, zmagał się z problemami psychicznymi i nie ukończył szkoły. W tym samym czasie zaczął się interesować muzyką. I w 2013 roku nagrał swój pierwszy kawałek, który wrzucił, który amatorsko nagrał telefonem i wrzucił na YouTube'a. Była to piosenka po angielsku. Potem zaczął się coraz bardziej interesować tą muzyką. Stwierdził, że to jest to, z czym chce wiązać resztę życia. Ale wiedział, że trzeba dużo w tą muzykę zainwestować. Jednak jest to drogi biznes, bo kupienie sprzętu muzycznego, zrobienie całego, jakby wyposażenie pokoju, tak żeby można było nagrywać muzykę dobrej jakości, no, kosztuje swoje. Nie chciał naciągać swoich rodziców na wielkie koszty, więc wyjechał ze swojego rodzinnego miasta i zaczął pracować w Hard Rock Cafe. Co ciekawe, parę lat później w tej samej restauracji otrzymał nagrodę dla najlepszego niezależnego artysty. Pierwszy utwór, który przyniósł mu dużą sławę, po którym zrobiło się o nim głośno, to Urban Tide, który już był nagrany w języku hindi, bo wcześniej jego ojciec namówił go do nagrywania w jego ojczystym języku. I to był bardzo dobry krok, bo zaraz po tej piosence jego kariera bardzo rozkwitła. Kiedy był już bardzo popularny, wdał się w beef z Raftarem. Sprzeczka ta była bardzo głośna i powstało w niej kilka piosenek, które nabiły zarówno dziesiątki, jak i setki milionów wyświetleń na YouTubie. Ogólnie ludzie, którzy interesowali się hip-hopem w Indiach w tamtych czasach, no, żyli tą sprzeczką. No i do dzisiaj ci raperzy nie żyją do końca w zgodzie, ale w tym momencie troszeczkę ucichło o tym bifie. Zdecydowanie konflikt ten tak naprawdę opłaca się tym raperom, bo przecież zarówno Raftarowi, jak i Emiwayowi przysporzył on jednak dużą popularność. Tak. Wszystko zaczęło się od tego, że Raftar zarzucił Emiwayowi w jednym z wywiadów, że jego umiejętności raperskie no, są mocno przeciętne. Czy zrobił to specjalnie, czy nie? Może powiedział to specjalnie, żeby właśnie podbić obydwu raperom popularność? No tego nie wiemy. Jeżeli tak zrobił, to im się udało. Tak, i sama muzyka Emiwaya jest to raczej muzyka imprezowa. Tak. Emiway nie skupia się na jakimś przekazie społecznym albo politycznym. W zasadzie to skupia się. Trzeba podkreślić to, że jest bardzo płodnym artystą i tworzy mnóstwo piosenek. I właśnie tworzy zarówno piosenki, które mają są czystym przekazem społecznym. Na przykład nagrał piosenkę, która była przeciwko gwałtom. Nagrał też piosenkę wspierającą medyków podczas koronawirusa. Ale tak jak już wspomniał Arek, no jest też dużo kawałków, które opierają się na kilku słowach, tak, a właśnie później leci muzyka. I no, ludzie w klubach uwielbiają tę muzykę, więc nie jest on do końca hip-hopowym artystą, ale uznaliśmy, że warto o nim wspomnieć, bo jednak robi bardzo duże wyświetlenia. Tak, to bardzo ciekawe to, co mówisz, bo wydaje mi się, że właśnie taki jego popularny obraz, który zresztą ja sam gdzieś miałem w głowie, jest taki, że jest to jednak artysta skupiający się na brzmieniu i tworzący bardziej imprezową muzykę. Na koniec chcielibyśmy Wam przedstawić wytwórnię AZD Records, która zrzesza kilku niezależnych artystów i w ostatnim czasie zyskała bardzo na popularności. नहीं मिलेगा जब तक इंसानों का धंधा ना कर दूं मैं ठप बेवजह की खपत जान पैसे पे ज्यादा और कला पे कम बस क्या इकलौता लेता लपेटे में तो जैसे दस क्या लाए तीनों क्रांति ज़बान की सांझी का नाम क्लासिक हत्या
ਰੱਜ ਕੇ ਠੋਕਾਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕਲਮ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਰਸਤਾ ਫਲ ਚ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਨੀ ਪਾਈ ਵੱਜ ਗਈ ਸੱਟ ਲਾਇਆ ਨੀ ਮਲਮ ਮੈਂ ਫੜ ਲਈ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਕੱਢਤੀ ਗਾਲ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਸੀਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੜਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੋੜਾ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ Powiedz mi, Jarek, dlaczego warto skupić uwagę na Azadi Records? Przede wszystkim, ponieważ jest to grupa zrzeszająca muzyków z całych Indii. Tworzą muzykę w kilku przynajmniej językach indyjskich. Hindi, Punjabi, Urdu, Malayalam i z tego co chyba wiem, to jeszcze po angielsku. Tak, dokładnie. Bardzo skupiają się na brzmieniu, na tym, żeby teksty były dopracowane, tworzą świetne teledyski. Mhm. Współpracuje z nimi genialny producent Sense on the Beat, który w ostatnim czasie jest chyba najbardziej popularnym i najlepszym producentem w Indiach. Tak, wszystkie właśnie piosenki, które on produkuje, zaczynają się od jego pseudonimu Sense on the Beat, potem można rozpoznać, że on tworzył daną piosenkę. Wydaje mi się, że w ostatnim czasie nagrał kawałek z każdym popularnym raperem w Indiach i z większością, o których wspominaliśmy. Tak, no zdecydowanie jest to czołowy producent. Zrzeszają takich artystów jak Prabh Deep czy Sidemod i tu może na chwilkę zatrzymajmy się przy Prabh Deepie najpierw. Meri fatt di kise to nahi main karda wa muh te siddhi gal 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 meri ban di kise na nahi taiyo te main to karan nafrat ya meri ban gi pehchan wa ke main matlab hi insaan wa ha main karda qabool te shanti vich jeena bas ikko hi asool ve ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਵਧੀਆ ਸੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਵਰ ਮੂਜ਼ਿਕਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਕ 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 ਪ੍ਰਾਬਲੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰਜ਼ੋ ਚਿਕਾਵਮ ਆਰਟਿਸਟਮ ਪੋਨੀਵਰਸ਼ ਜ਼ਚਨਾਉ ਸਫਰਮ ਪ੍ਰਿਗੋਦੇ ਇਸ ਮੂਜ਼ਿਕਾਂ ਤਵਰੰਸ ਤਾਕੀ ਚਿਸਤੀ ਰਾਪ ਓਪੇਰਾਂਸ ਸੇ ਨਾ ਸਕੰਪਲਿਕਵਾਨੇ ਸਵਾਕ ਇ ਦੋਸਿਚ ਮਾਓ ਸਕੰਪਲਿਕਵਾਨੇ ਰਿਤਮਾਖ ਨਾ ਪੋਚੰਟਕੂ ਸ਼੍ਰੇਡਨੇ ਮੇ ਤੂ ਵਿਖਾਜੀਓ ਓਗੁਲਨੇ Była taka sytuacja, że chciał porzucić muzykę i był w momencie życia, kiedy, jak sam mówi, składał CV do korporacji, bo no, nie widział już swojej przyszłości w muzyce. Tak. Jednak po jakimś czasie skontaktował się z wcześniej wspomnianym Sezem i razem dokończyli jego album, który zaczęli tworzyć 2 lata wcześniej. Następnie ten album okazał się wielkim hitem. Prabh Deepowi jakby no stwierdził, że jednak brnięcie w muzykę to jest to i nagrał 2 kolejne płyty. Warto też wspomnieć, że te 2 kolejne płyty już zostały zrobione w całości przez jego, czyli sam pisał teksty, sam je nagrywał i tworzył sam muzykę. Tak, i zdecydowanie widać właśnie zmianę w brzmieniu, odkąd dołączył do składu Azadi, ta muzyka stała się spokojniejsza zdecydowanie. Tak, myślę, tak. że wyróżnia się tym na tle tych innych indyjskich raperów, którzy wydaje mi się, że jednak bardzo agresywnie rapują i tworzą szybką muzykę. Sam Prabh Deep powiedział, że w pewnym momencie znudził go czysty rap i stwierdził, że chce cały czas szukać czegoś nowego, szukać nowych brzmień. Więc od jakiegoś czasu jego piosenki mają wiele wstawek, wiele chórków. No i myślę, że aktualnie jest to najbardziej kreatywny, najbardziej taki wyróżniający się artysta w Indiach. Zdecydowanie się zgadzam. No i Sidhemod też jest to coś nowego w indyjskim rapie, ponieważ jest to duet. Check! Hey! Says on the beat, boy! Jaga to, pani mein kharo se nikhula ke Dale ko test uda, jaga to Bajde to mer ke sawa do Bajde soba tak daba ke Sab bule bo stretch kere to mein log Hoga kya dekhenge khuda ke Tab tak hai pakhu lo pakad lo Hai peaceful likha tek rider mein FIFA likha ya bakaida be Stage bada gun for line up Bhande raate kaate line up Acha bura jana laiyo we Purane khiladi kuch maayo we Badna chaate khud ni sunna chaate kuch ni Saalo se shire par chaiyo we In jaise paro se kadaiyo we Jest to wcześniej nie było. Dokładnie. Nie było wcześniej żadnego duetu w Indiach. Na razie też nie ma żadnego drugiego takiego popularnego duetu. Jest to 2 kolegów, którzy spotkali się parę lat temu na turnieju podziemnego freestylu.
Po jakimś czasie stwierdzili, że ej, może zaczniemy razem nagrywać sobie rapsy. No i stwierdzili, że jeszcze w tym samym czasie skontaktowali się z wcześniej wspomnianym Cezem. No i zaczęli nagrywać bardzo ciekawą muzykę. Tak, piosenki są w hindi. I powiedziałbym, że jeśli chodzi o styl tej muzyki, to nie jest to nic odkrywczego w Indiach, to jest też raczej wciąż ten sam agresywny rap, ale myślę, że u nich bardzo widać to, jak bardzo dopracowane muzycznie są te kawałki. Tak, one są po prostu perfekcyjne. Mówiłeś, że nagrywają w hindi. Na początku ten duet tworzył jedną zwrotkę w hindi, a drugą zwrotkę po angielsku, ale już od jakiegoś czasu obydwie zwrotki są zawsze w hindi. Warto też wspomnieć, że zaczęli w 2017 roku, tak. I nie wydali tak wielu kawałków, bo powiedzmy, że to jest gdzieś koło 10 teraz, z tego co pamiętam, ale każdy z nich ma mnóstwo wyświetleń na YouTubie. Tak, zresztą jak sami twierdzą, nie tworzą muzyki dla pieniędzy i z tego co kojarzę, to co roku organizują trasy koncertowe, gdzie spotykają się wszyscy raperzy z tej wytwórni. I tak naprawdę nie ponoszą żadnych zysków w związku z tymi koncertami, wręcz sami do nich dopłacają. Ale uważam, że warto śledzić tą wytwórnię, bo na pewno ona ciągle się rozwija i będzie wydawała nowe utwory. Na pewno w jej skład będą wchodzili nowi raperzy. I myślę, że tak naprawdę jeśli chodzi o indyjski rap, to może się to okazać, że będzie to kiedyś czołowa wytwórnia w tym kraju. Tak, tak. Wydaje mi się, że właśnie Azadi Records jest przykładem wytwórni, czy w ogóle ruchu, który bardzo zbliża indyjski hip-hop do czołowego teraz zachodu, który no, jednak wiedzie prym, jeżeli chodzi o ten typ muzyki. Tak, zdecydowanie jest już to na tak samym, na takim samym poziomie, jest to tak samo rozwinięte jak na zachodzie, zdecydowanie. Z naszej strony to byłoby wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę i mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Was tym tematem indyjskiego rapu i muzykę tą zdecydowanie warto zgłębiać, poszukiwać nowych utworów i artystów, bo myślę, że w tym momencie rap w Indiach jest już na bardzo wysokim poziomie, a biorąc pod uwagę właśnie takie wytwórnie jak Azadi Records, to wygląda na to, że muzyka ta będzie zmierzała w tylko jeszcze lepszym kierunku. A kto wie, może pewnego dnia prześcignie Zachód i to właśnie nie Ameryka, ale Indie będą wiodły prym, jeżeli chodzi o hip-hop. Jeżeli macie tylko jakieś pytania co do indyjskiego hip-hopu, śmiało piszcie do nas na Messenger czy gdzieś na jakieś innych social media. Na pewno nas gdzieś znajdziecie.